Dzień dobry, drodzy widzowie, w tym odcinku gramy w zręcznościowe bitwy pancerne i tak jak obiecałem, tak, będzie edytowanie i postaram się, by ten film był jak najlepiej zedytowany i by było po prostu runda dobra, gdzie dużo kili, po prostu gdzie jest fajna. Proszę o lajka, subskrypcję, miłego oglądania. I live jest na 225 subskrypcji i jesteśmy w połowie drogi, mamy 225, więc tylko 25 nam zostało. Więc jak chcecie kolejnego live'a, gdzie oczywiście będę grał z widzami, jest szansa, że będzie voice chat. Gdzie będziemy się porozumiewać voice chatem, to proszę wbić nasz kanał do 250 subów i mamy to. I będzie live. Pewnie nas 90% będzie live z voice chatem. A teraz, dobra. VK 3002. Nasza misja jest... Dobrze. Okej. Ajajaj. Dobra. M41 kryje te miejsce. Jednostka zniszczona. Mściciel. Ach! Już strzelałem dosłownie. Widzimy się w naszym nowym samochodzie. Jesteśmy, drodzy widzowie. No i mamy, jak niszczyciel czołgów nas zniszczył, to jest czas użyć niszczyciela czołgów przeciwko niemu. Weźmiemy sobie samolocik. Teraz sobie ktoś z przeciwnej drużyny dołączył. Ajajaj, niestety. M109G. Mamy punkta. No i plan jest prosty. Jak tam tamte miejsce jest, to tam się widzimy. Tutaj blisko już. No i dobra, na szczęście ten kolega zginął. Ja panzer na szczęście, którego nie chciałem, by tu było, ponieważ on by mnie ostatnio pokonał. Na szczęście nie pożył za długo. Ach, nie zauważyłem gościa. Widzimy się Tigerem E. Jak widzicie, pewnie będzie potrzebne wsparcie pod punktem A, ponieważ tam jest około 9 typów czy coś takiego. A więc, no oczywiście 9 typów naszych i przeciwników. A więc musimy tam lecieć. I właśnie pod tym punktem się widzimy. Albo i nie, drodzy widzowie, ponieważ to jest chyba bombowiec nuklearny, tak mi się przynajmniej zdaje. Czy coś takiego. Ale ma znak... nuklearność. To
Ajajaj. Zobaczmy, czy przynajmniej jakiegoś killa dostanę. Trzeba atakować punkt A. Widzimy się pod punktem A. Jesteśmy. Cięcie. Ale oni mają szczęście. Dobra. Trzeba zaatakować punkt A w tempie natychmiastowym. Tędy zejdziemy im drogę. Jak typów nie będzie, to po prostu w tamtędy polecimy. Ich jest mało już. Ich jest tam tylko 1000. Ale barykada. Samobieżny PZR. Samobieżne działo przeciwpancerne. Okej, załoga tu jest wyeliminowana. Ja nie zdążyłem się skontować. 3 kile i 3 śmierci, nieźle. No i widzimy się w następnej rundzie. W następnej rundzie na mojej ulubionej mapie. Tak samo jak każda inna. Tutaj 6000 obydwoje punktów mamy. I lecimy. T34 chyba nas znowu do down tira wzięło. Bo 6-7, zobacz. 7-3, no takie. 1,7. Dobra. M3GMC, jak on się nazywa? X-Door. Tu jest. Dobra, bronimy punktu A i atakujemy punkt B. Lecimy razem z tym naszymi kolegami. Co jest? Wszystko dobrze, a tutaj nagle on. 1,7. M3GMC. Ojojoj. Nie. Co to jest jakiś koncept z 3? Ale leci. Jak? Rykoszet, świetnie. A, bo tam było i stół. A to dobra, to rozumiem. Ha, bierzemy naszego niszczyciela na czoło. Ile to jest długość, czy daleko? Patrzcie.
Ajajaj. Dobrze, musimy bronić punktu A, bo mają niezłą drużynę. A ten... A, wyszedł. Zrajdżował się. Jeden kill, jedno zginięcie i się zrajdżował. Szczerze, sam bym się zrajdżował, jakbym został tylko auto na 5-3 i 1-7. No. Wow. Dobrze, i jak widzicie... Dobra. Niezły chłop ma autoloader. 3 sekundy, 3,2 sekundy, czy coś takiego. 17 sekund, 3,2 sekundy. Tyle kilu się można by było dostać. BTR 80A. Obok tam. Ło. Dobra. Tutaj Tiger chyba pomocy by potrzebował. Dobra, szybko zostaw mnie. Ajajaj. Dobra, długo to zajmie, 14 sekund, to widzimy się za te 14 sekund. Jeden jesteśmy już z powrotem. No i trzeba tamtych zniszczyć. Używając tego 155 mm działa. Tylko się przeładuj szybciej. O! Co? Dobra, przydałaby się pomoc. Okej, okay, dobra, widzimy się za te 14 sekund. Jesteśmy! I trzeba ich zniszczyć. Ale urwał! Tam jest pewnie SU-57. Albo jakaś boskrawa. Kolejna jednostka zniszczona. Tym razem się tyłem wycofam, ponieważ artyleria leci. Jakbym się przodem wycofał, to bym pewnie zginął. Ach! Udało mu się. 2 kile, 2 asysty, 2 zginięcia. Pasuje. I to... I teraz jeszcze czas na Panterę D. I widzimy się gdzieś w tych okolicach pod punktem B. Jesteśmy troszkę wcześniej, z tego powodu, że jak widzicie, jesteśmy w samolocie. A więc... Ten niemiecki Hori sobie pewnie od teraz nie pożyje. Tak blisko. Dobra, no tak myślałem, że sobie nie pożyje.
to jest. Dobra. Cały i zdrowy. Samolot szturmowy. Dobra. Miałem... Z tych wszystkich strzałów nie miałem ani jednego killa. Z tych trzech artylerii, które rozlegały się tutaj, ani jednego killa nie miałem. Dobra, to pojedziemy po DB. Coś czuję, że tędy będą flankować. Dwóch ich tutaj jest. Pantera D. I Is 2. I jaki ten Is 2? Is 2 44, Is 2 i BTR ZD. Ta następna artyleria leci tuż pod ich bazę. On sobie tam poleci. Widzimy się za chwilę. Wow, cięcie oczywiście. Jesteśmy i to będzie na tyle z tego odcinka. Wygraliśmy. Jeszcze szybko pokażę wam. Pokażę wam jedną rzecz. Drzewko jak zostało rozwinięte. Szybko odbiorę jeszcze nagrodę. Pokażę jak drzewko zostało rozwinięte. Tutaj szybko widzicie to. To kalibracja działa i ulepszony sprzęt taki. To tutaj. To zakończmy stąd. Pantera DM. Jeden. Naprawdę 2000. No i co? Oczywiście ostatnia rzecz to jest drzewko. Tak, na wszelki wypadek. 19 tysięcy zostało do Lex Panzer M41. Zróbmy jeszcze szybko i taką małą jazdę testową. Takie ma naboje. I tak, 206 mm, nawet niezły. Jak ma 76,1, to nawet niezły. Dobra, test robimy szybko jeszcze, drodzy widzowie. Zacznijmy od niszczenia. Co się... Dobra, powtórzmy to, bo coś się popsuło. Prędkość jest git. Około pumy. Nieźle. Ła, rykoszet. Ale dobra. Dobra, dajmy na to, że jest już przed nami. Okej. Zobaczmy, gdzie go możemy zniszczyć, jak jest już. Okej, teraz jeden. Czyli z przodu go zniszczyć pewnie nie zniszczymy, a z boku już najbardziej. Jak najbardziej. Ja teraz ostatnie KV2. Tak jak w ostatnim shorcie. Bum. Ale rykoszet. Chwilę, bo ja ze złej strony się ustawiłem. Teraz. He! Dobra, i to będzie na tyle z tego odcinka. Dziękuję za oglądanie. I chwilka. Co to ma za machine gun? Bo to jest M2? Ło! Jeszcze tutaj troszeczkę mi zostało, ale czy to jest serio M2? Czy mi się zdaje?
karabin M2 HB, okej.